Masz? Tak, możesz klasnąć. Jesteśmy w pijalni świeżo wyciskanych soków owocni w Łodzi. Sami zrobimy wszystko. Spotkaliśmy się w trójkę. Rozmawialiśmy, jakby tu można było stworzyć coś własnego. No i padł pomysł między innymi soki naturalne, tłocznia. Sami zrobimy. Dlaczego soki? Dobre pytanie. Bo są naturalne, bo są generalnie proste, bo są zdrowe, bo chcemy dawać dobry produkt, żeby ludzie to docenili. Bo mamy jakby osoby, która się na tym zna, która poznaje się na tym coraz bardziej i chcemy to rozwijać. Dobrze nam to wychodzi, a to jeżeli dobrze nam to wychodzi, no to idziemy i brniemy w to dalej. Robimy wszystko wspólnym, gromadnym trudem. Za szkołą będzie boisko, przed szkołą nowy ogródek. To nic, że czas niedługi. Główną bazą jest jabłko i poza tym dociskamy i ananasy, pomarańcze, natkę pietruszki, buraki, marchewkę. Używamy wszystkiego w sumie, co się da wycisnąć. Z reguły wstaję o godzinie 5 rano. Wstaję o godzinie 6, zaczynam dzień pracy o godzinie 8. Pracuję do godziny 21, czasami dłużej. Dzień przynosi różne problemy, no ale po to jesteśmy, żeby je rozwiązywać i nie wiem, mieć z tego satysfakcję mniejszą albo większą, że nam się udało. Coś jesteśmy bliżej czegoś. Nie żałuję tego, to jest najlepsza przygoda w moim życiu. Dziennie walczymy i zarabiamy miliony, nie? Nie mam co z pieniędzmi robić. Damy radę. Tak jest. Że kamienista ziemia, hej bracie, dla gromady zbyt trudnych rzeczy nie ma. Że nie damy. Znaliśmy się wcześniej. Mam, znaczy tutaj siostrę, nie, no to od dziecka ją trochę znam. Pchałę to też dość długo znam i się znamy i lubimy. Czasami się kłócimy i się nazywamy cały dzień. A czasami się odzywamy cały dzień. Potem już nie mamy siły się odzywać. Wszyscy czekamy ciebie. Będzie i tobie miło, gdy nam się wszystko uda. Zobaczysz wspólną siłą. Można budować cuda. Czego? Że nie damy rady. Zaczęło się od spotkania w trzyosobowym gronie osób. Jeszcze raz.